Pragniemy tutaj zaprosić na scenę osoby, które będą wręczać. I tak zapraszam na scenę przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, pana Wojciecha Skrucha. Wiceburmistrza Szkoła pana Tadeusza Płachtę oraz przewodniczącego Rady Wojewódzkiego pana Stanisława Brzyka. Szanowni Państwo, Angelus Domostawiensis 2022. Kapituła honorowa przyznaje wyróżnienie numer 11. Pani Monice Kubale, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pani dyrektor szczególnie nas wspomaga przy realizacji i dopinguje, żebyśmy wzięli te projekty i realizowali. Przyjeżdża też oglądać efekty naszej działalności. Jest takim dobrym duchem przy realizacji i uzyskiwaniu tego wszystkiego. Pani dyrektor, bardzo serdecznie w imieniu całej społeczności domosławickiej i nie tylko, dziękuję za to wszystko i prosimy o wierszcze. Wszyscy chcą realizować takie wspaniałe projekty, także tutaj myślę, że też mogę wypowiedzieć je za pana przewodniczącego, pana Wojciecha Skrucha, że jesteśmy bardzo dumni z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Tak wspaniałe dzieło mogliśmy obejrzeć wraz z państwem. Życzę wielu kreatywności, trzymajcie się państwo razem i nawet nie chcę sobie wyobrażać, co za kolejne 5-10 lat tutaj zobaczymy. Kapituła honorowa przyznaje wyróżnienie numer 15 Angelus Domostawiensis 2022 pani Małgorzacie Miłkowskiej. Nieustannie wspiera działalność naszej szkoły, promując wartości, które szkoła przekazuje i nieustannie zachęcając młodzież, pokazując, co w tej szkole muzycznej można uzyskać. Pani Małgorzato, bardzo pięknie pani dziękujemy i prosimy o jeszcze. Dziękuję. Dzięki temu, że nieraz może potrzebne są zatyczki do uszu,
czy szklanki melisy. Kiedy artyści rozpoczynają grę, to jednak Państwo prowadzicie tych młodych artystów w świat piękna, miłości, pokoju, który w dzisiejszych trudnych czasach jest tak bardzo potrzebny. Dziękuję. Honorowa przyznaje wyróżnienie nr 16 Angelus Domus Labiensis 2022 panu Kazimierzowi Dudzikowi, dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Dzisiaj dla Państwa wykonają na tej scenie trzy utwory.
Już teraz zabrzmi Symfonia nr 94 Johanna Haydna, część druga. A będzie to niespodzianka. Tak, tak, znowu niespodzianka, ale to, drodzy Państwo, jest tytuł tej symfonii. Zatem zapraszam przed Państwem Wrocław Polska pod batutą doktora Waldemara Grona. No!
Najważniejsze to nie zagubić się w tłumie. Muzyka, 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 muzyka.
Thank you.
pojmuję szczęście jako Matej. Thank you.
dyrygent Grzegorz Majka. Przybyło, Grażyna Kicała, Żaneta Dudek, Jacek Wojnicki. Ogromne brawa. Jak Państwo widzicie, skład tego zespołu jest naprawdę przeogromny. Większość tutaj nazwisk jest wypisana w programie, także myślę, że to też jest ogromna pamiątka dla tych wszystkich młodych artystów. Jeszcze raz ogromne brawa. Myślę, że to prawdziwe. Koncertu, może troszkę nieco inną, ale również pełną niespodzianek. Druga część koncertu już za jakieś 15 minut. Czas na przerwę. Zapraszam. Wyjątkowym. Właściwie za każdym razem, jak tutaj staję na tej scenie i zapowiadam nasze koncerty szkolne, to mówię, że będą one niezapomniane i wyjątkowe. Zatem o dzisiejszym wydarzeniu powiedzieć wyjątkowe, to tak naprawdę jakby nic nie powiedzieć. Dlatego wsłuchując się w język naszych podopiecznych, po prostu powiem Państwu, że dzisiejsze wydarzenie to będzie 10 na 10, czyli domosławickie show. Cieszymy się, że są Państwo dzisiaj z nami i wspólnie możemy świętować dziesięciolecie istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domu Sławickim. Witamy bardzo. Witamy bardzo serdecznie gospodarza Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, pana Adama Balasa. Zapraszamy na scenę. Bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie tej wspaniałej sali, za nieustające wsparcie naszych poczynań i zawsze, zawsze otwarte serce. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przed chwilą rozmawialiśmy u pana dyrektora w gabinecie i w tym momencie użyłem niefortunnie sformułowania, że jesteśmy równolatkami. Pan dyrektor popatrzył na mnie dziwnie, ale za chwilę się wyjaśniło, że jesteśmy równolatkami istnienia naszych instytucji. Centrum od 2012 roku i szkoła od 2012 roku. Gościmy już tyle lat tutaj w tych gościnnych progach. Panie dyrektorze, te 10 lat minęło nie wiadomo kiedy. Bardzo szybko nam i bardzo dużo tutaj w tej instytucji dzięki uprzejmości pana dyrektora się wydarzyło. Za te 10 lat, za to wszystko, co nasi uczniowie tutaj zdobyli, wiedzę, umiejętności, doświadczenie. A ja ze swojej strony, w imieniu ich rodziców i chyba pozostałych, za wzruszenia, które tutaj nam temu wszystkiemu towarzyszyły, z serca bardzo panu dziękujemy. Tylko rzeczywiście dziesięciolecie, prawie wspólnie, dziesięciolecie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w przyszłym roku. Planujemy wydarzenia związane z tym jubileuszem w maju 2023 roku.
Gratuluję Panie Dyrektorze i całemu gronu pedagogicznemu za tych wszystkich koncertów, wspaniałych wydarzeń Szkoły Muzycznej w Domosławicach. No i patrząc na estradę dzisiejszą, Pan Dyrektor i wspólnie z gronem producenckim, że tak powiem, zawsze potrafi zaskoczyć, sala nie jest do poznania dzisiaj. Gratulacje dla wszystkich Państwa i wspaniałego koncertu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, w szczególności Pana Łukasza Gaja, który jest dyrektorem Centrum w Kąśnej Dolnej. Bardzo dziękujemy również za możliwość korzystania z Pana sali. Bardzo serdecznie dziękujemy i witamy. Mamy zaszczyt powitać samorządowców wraz z małżonkami, wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego, Pana Wojciecha Skrucha, Dawida Chrobaka, burmistrza Zakliczyna, Tadeusza Bąka, burmistrza Wojnicza, Andrzeja Romanka, wójta Łososiny Dolnej, Sławomira Paterka, wójta Gnojnika, Kazimierza Brzyka, przewodniczącego Rady Powiatu Brzesk, zastępcę burmistrza Czchowa, Tadeusza Płachtę, zastępcę burmistrza Zakliczyna, Dawida Drukałę, Monikę Gubałę, dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Szczególnie miło jest gościć rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, magnificencję panią profesor Małgorzatę Kołbę. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy przedstawicieli duchowieństwa wszystkich szczebli, zasług i funkcji. Bardzo dziękujemy za przybycie. Pięknie, oczywiście. Pięknie witamy niewymienionych z nazwiska radnych i pracowników samorządu wszystkich szczebli. Witamy sołtysów. Dziękujemy, że jesteście. Z radością witamy dyrektorów szkół muzycznych ze Słowacji. Przybył wraz z małżonką dyrektor szkoły artystycznej w Rasławicach Martin Frank. Witamy bardzo serdecznie. Ogólnokształcących wszystkich szczebli, a szczególnie naszego współpracownika, autora tekstów, dyrektora Liceum w Brzesku, Ryszarda Ostrowskiego z małżonką. Pięknie witamy panią dr Barbarę Marcinkowską, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie oraz Kazimierza Dudzika, dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Witamy serdecznie. Obecnością zaszczycili nas pan prezes Wojciech Łazarski i pan prezes Marek Łazarski. Dziękujemy za państwa nieustające wsparcie. Najserdeczniej oczywiście witamy rodziców, babcie, dziadków, członków rodzin oraz wszystkich przyjaciół, tych, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i są tu dzisiaj obecni z nami w tak ważnej dla nas chwili. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkim, którzy wspierają ideę naszej szkoły i orkiestry MROZ, czyli Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej Małopolska. Bardzo serdecznie również wszystkim członkom. Drodzy Państwo, to dzisiejsze wydarzenie wieńczy tegoroczny projekt budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego i stanowi doskonałą okazję do pokazania, jak wiele dzięki tym środkom można zrealizować i oczywiście jak wiele można zrealizować dzięki Państwu, bo przecież Państwo głosujecie również za pomocą oddajecie głosy właśnie na te wszystkie nasze projekty, z czego bardzo serdecznie się cieszymy i dziękujemy bardzo serdecznie. Tak, drodzy Państwo, to Pan Dyrektor podpowiada oczywiście nasi goście specjalni. Witamy bardzo serdecznie delegację Petit Men Symphonique. Czy pan dyrektor chciałby powitać osobiście? Tak, ale skorzystając z odpowiedzi tutaj tłumacza, ponieważ francuski mówi, że pięknie dla naszych uszu brzmi, ale zupełnie ciężej go mam było do tej pory opanować. Witamy bardzo serdecznie dyrektora programu razem z pięcioosobową delegacją. Przylecieli wczoraj z Paryża. Jest to olbrzymi program, który obejmuje około, otacza swoją opieką i kształceniem około 500 uczniów z całej Francji. Siedzibę mają w Paryżu, natomiast mają swoje ośrodki w Normandii, na Korsyce i w Brytanii.
i przylecieli tutaj z konkretnymi propozycjami, o których nieco później, ale bardzo się cieszymy z ich tutaj wizyty. Panie dyrektorze, szanowni państwo, bardzo serdecznie w Polsce, w Lusławicach, w Domu Słowice, witamy. A zatem, nous sommes ravis que vous soyez parmi nous ce soir. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Bardzo serdecznie zapraszamy do koncertu. Do wysłuchania. Drodzy państwo, zanim jeszcze te pierwsze dźwięki państwo będziecie mieli okazję usłyszeć, to chciałam powiedzieć jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy, ponieważ jest to dziesięciolecie istnienia naszej szkoły, a przez te 10 lat bardzo, bardzo dużo się wydarzyło. Szanowni państwo, dzisiejszy koncert to również wynik zrealizowanego zadania finansowanego z budżetu województwa małopolskiego w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Taniec, śpiew, muzyka to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie. A tytuł to oczywiście 10 na 10, czyli Domosławickie Show. Dzisiejszy koncert to jest właśnie okazja do zaprezentowania dorobku szkoły w ciągu tych 10 lat, a liczby i fakty mówią same za siebie. 10 chwili, ponad 500 uczniów, 95 nauczycieli, absolwentów akademii muzycznych, w tym wielu czynnych artystów występujących na najlepszych estradach Polski i Europy. Co roku od kilku do kilkunastu projektów różnego typu realizowanych przez uczniów i nauczycieli. Część pozyskiwanych przez Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu od wielu grantodawców. Współpraca z wieloma instytucjami, samorządami, akademiami muzycznymi, filharmoniami, szkołami i instytucjami kultury, z których ogromnie sobie cenimy właśnie Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Centrum Paderewskiego w Kołyśnej Dolnej, a także Filharmonię Krakowską. Drodzy państwo, jest jeszcze kilka istotnych naprawdę faktów, o których warto jeszcze wspomnieć i o których nadmienię, ale musimy budować na pamięci tego koncertu, także jeszcze parę smaczków zostawię na później. Drodzy państwo, tytuł dzieła, który za chwilę państwo zobaczą i usłyszą 10 na 10, czyli Domosławickie Show, nawiązuje do okoliczności. To 10 scen na dziesięciolecie szkoły. Jest to zatem utwór zarówno muzyczny, jak i sceniczny. Nie jest to jednak ani opera, ani musical, ani balet, ani pantomima. Jak go zatem określić? Chyba najprościej, właśnie jako show. Jak mówi sam twórca, Grzegorz Majka, do jego realizacji wykorzystane zostały wszelkie talenty, jakimi nasza szkoła może się poszczycić. Znakomite śpiewaczki, porywające aktorzy, intrygujące tancerki, pełen pasji chór oraz perfekcyjni instrumentaliści. A wszystko to osadzone w wizjonerskiej wyobraźni reżyserskiej i scenograficznej. Realizacja show jest owocem wspólnej pracy nauczycieli, absolwentów, uczniów oraz, co warto podkreślić, niezawodnych przyjaciół naszej szkoły. Pozwolę sobie zacytować Grzegorza Mańkę, który jest, drodzy państwo, kompozytorem oraz pedagogiem naszej szkoły, ale także mistrzem słowa. Dlatego też, szczerze mówiąc, z upodobaniem wykorzystuję jego myśli, co wielokrotnie ratuje mnie przed użyciem pospolitych sformułowań. Zatem, jak podkreśla Grzegorz, show jest kwintesencją artystycznego potencjału, który budowaliśmy przez ostatnią dekadę i wyznacznikiem miejsca, w jakim obecnie jesteśmy. Szanowni państwo, historia, której będą państwo świadkami, porusza temat dylematów, wyborów, jakie podejmujemy my, muzycy, a także adepci sztuki. Czy decydujemy sami, czy możemy iść
za głosem serca, co nam imponuje, czego potrzebujemy. To będzie, drodzy Państwo, po prostu wielkie wydarzenie, które, mamy nadzieję, pozostanie w Państwa pamięci na długo. Zatem zaczynajmy. 10 na 10, czyli Domosławickie Show. Thank you.
Szanowni Państwo, jak już wspomniałam w pierwszej części, jeśli jest to jubileusz, to warto naprawdę z dumą powiedzieć, co zostało zrealizowane w ciągu tych 10 lat w naszej szkole. A bardzo dużo. Występowaliśmy w ciągu tych lat w wielu prestiżowych miejscach w Polsce i w Europie, a jedna z uczennic również i w Stanach Zjednoczonych. Współpracujemy na stałe ze szkołami muzycznymi ze Słowacji i Ukrainy. Nasi uczniowie byli w Niemczech, Rumunii, na Węgrzech oraz wielokrotnie na Ukrainie i Słowacji. Nasi muzycy grają w Europejskiej Orkiestrze Odeon Europe jako jedyni, podkreślam, przedstawiciele Polski. Posiadamy w szkole orkiestrę symfoniczną, big band, chór oraz wiele zespołów. Wśród naszych nauczycieli są instrumentaliści, teoretycy, wokaliści i kompozytorzy. Zrealizowaliśmy w ciągu tych lat wiele naszych marzeń, ale wkraczając w drugą dekadę, jesteśmy pełni optymizmu co do dalszej naszej drogi. Już teraz zaprezentuje się absolwentka naszej szkoły, a obecnie uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żywieckiego w Krakowie, Maria Miłkowska. Wraz z orkiestrą wykona dla Państwa legendę Henryka Wieniawskiego. Zapraszam.
imponująca, a co ważne, wszystko w świetnej atmosferze, wzajemnego szacunku, życzliwości, pomocy między uczniami, nauczycielami, rodzicami, a także obsługą szkoły, bez której chociażby dzisiejszy koncert na pewno nie mógłby się odbyć. Także wielkie słowa uznania dla obsługi, dla Państwa sekretariatu. Myślę, duże brawa, drodzy Państwo. Ministerstwa Kultury na uruchomienie Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Ale nie tracimy nadziei. Pozwolę sobie zacytować pana dyrektora. Dziękujemy wam wszystkim, że jesteście z nami. To daje radość i siłę do działania. Rodzicom, opiekunom, przyjaciołom naszej szkoły dziękujemy. Dziękujemy państwu bardzo. Zakończymy ten dzisiejszy koncert. Koncert jubileuszowy dziesięciolecia Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Tomosławicach. Pierwszego stopnia, ale mamy nadzieję, że będzie drugiego, pierwszego i drugiego stopnia. Jako ostatni utwór Państwo wysłuchacie symfonii numer 5 Schuberta, część pierwsza. Przed Państwem Mroz Małopolska pod batutą doktora Waldemara Grona.
Thank you.